10 samochodów kierowcy, z którymi to tak, ma... tak, no niestety. Aż dziwne w to uwierzyć, ale on po prostu za tą wódką ciągle ma ten, tę mowę taką niewyraźną. Ja mówię, czy ty znowu już, bo po prostu jak on się nachla, to on ma wtedy większą odwagę, żeby ci dokuczać, dzwonić i gadać głupoty. No, ale i tak jak sama powiedziałaś, że po nocy dzwoni, bo tak w ciągu dnia, to on do ciebie nie zadzwoni, po nocy dzwoni. Ja wczoraj w SMS-ie napisałam, że... Bo on wczoraj tak, że jak na przykład wyzywał mnie od diabłów, to ja jego okręciłam wokół paluszki. Ja mówię, ale ty te diabły wszystkie kochasz i tych księży, i tych męskich takich wszystkich kochasz, bo on chciał tu się podać za każdym razem za kogo innego, oczywiście za jakąś kobietę, za jakąś świętą. Ja mówię, ty nie jesteś kobietą, bo ty jesteś homo i ty kochasz wszystkich facetów. No i tyle. No. I że... Tak, że po prostu był kiedyś, ja ci coś powiem, bo on gdzieś znał jakiś film, tam był taki film, taka blondynka babka walczyła z King Kongiem, czy sobie ujarzmiła jakiegoś King Konga i to był jako ten diabeł. I widzisz, i on sobie na tym bazuje. Urojenia psychiczne. Ja tu jestem po prostu... reklamuje chorobę świata na chciwość, na pieniądze, na to, żeby mieć, żeby być tak jak on do tych schowków wkłada, ma 5 schowków z mieszkaniem włącznie, proszę ciebie, jemu mało, gitarę mi zalało i przecież, ale on też kłamie, on potrafi sprzedać i być gdzieś tam, proszę ciebie, myśmy były w antykwariacie i on powiedział, że tutaj książek nie przyjmują, tutaj mają wielkie wymagania, że najpierw na półce postawią, potem czekają, wiesz, czy ktoś ją kupi, potem do ciebie oddzwonią, a to wszystko nieprawda, bo ja byłam wczoraj w antykwariacie i jedną książkę za 50 zł sprzedałam, a drugą za 15. I po prostu tak przypominam sobie, co ten Mareczek, bo ja nie wchodziłam wtedy do antykwariatu, co ten Mareczek za głupoty tutaj gadał. I on zawsze takie robi obostrzenia dookoła, że jak on dzwoni, rozmawia, jest, to żebyś ty już tam nie poszła, bo ty się za dużo wtedy dowiesz. Normalnie książki przyjmują. No, proszę wyłożyć na stół tyle to, co masz i to weźmiemy, tego nie weźmiemy. I koniec.